Chciałbym złożyć świadectwo, co Pan Bóg, Jezus Chrystus uczynił w moim życiu. I tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć. Najlepiej od początku, ale nie wiem, gdzie początek. Może zacznę od tego, mam na imię Sławek. Powinienem się przedstawić, mam 45 lat i przez 43 lata mojego życia nie znałem Boga. Znaczy, nie będę liczył wieku dziecięcego, ale odkąd zacząłem decydować o swoim życiu, jako nastolatek, dokonywać wyborów różnych, to zawsze szedłem w te paskudne strony. Diabeł był moim panem. Wierząc w Pana Boga, nie mogę negować istnienia szatana. On istnieje, on jest oszustem, on jest kłamcą i zwodzicielem. I tak mnie zwodził przez prawie całe moje życie. Ja spędziłem ponad 16 lat w więzieniach. Żyłem podle, w straszny sposób. Byłem uzależniony od wielu nałogów. Waliłem w żyłę narkotyki, piłem alkohol, paliłem. Używałem wulgaryzmów, nie potrafiłem mówić jak człowiek. I tak sobie wiodłem to życie i wracałem do więzienia, wychodziłem na wolność, szedłem w narkotyki, w alkohol i w inne takie straszne rzeczy. I powiem wam, udawałem sam przed sobą, przed innymi ludźmi, że jestem kimś. Chociaż w głębi serca wiedziałem, że nie jestem ani kimś ważnym, ani wielkim, ale nie chciałem się do tego przyznawać. W więzieniu byłem gitem, uczestniczyłem w podkulturze więziennej i też udawałem. Cały czas nosiłem twarz, maski na twarzy. Nie chciałem pokazywać prawdziwego ja, bo tak naprawdę byłem mięczakiem, chociaż głośno krzyczałem i mówiłem, że wiara, modlitwa, Bóg jest dla mięczaków. Jak się stałem człowiekiem wierzącym, wiem, jakim trzeba być twardzielem, żeby trwać w wierze i w tym, czego Pan Jezus nas uczy i w jaki sposób nas prowadzi. Ale zanim do tego doszło, to naprawdę moje życie wyglądało strasznie. Nie mam czego opowiadać, bo się nie ma czym chlubić. No, żyłem w straszny sposób. Okradałem ludzi, biłem, oszukiwałem, kradłem. No, robiłem złe rzeczy bardzo. I tak wiodłem takie właśnie życie, jak już mówiłem. I poprzednim wyrokiem, nie tym, który teraz odbywałem, poprzednim wyrokiem tak bardzo ćpałem, brałem amfetaminę, że osłabiłem swój organizm i wylądowałem w szpitalu w Łodzi z gruźlicą. I tam miałem pierwsze dotyki Pana Boga. Bo ja go szukałem tak naprawdę, tylko się wstydziłem przed ludźmi. Pragnąłem Boga, zresztą każdy człowiek pragnie Boga, bo mamy wpisane to w serce. I tam była taka biblioteka, to był oddział zakaźny, więc tam były książki strasznie zniszczone, strasznie stare i to było w takiej szafie blaszanej. Jedna książka nie dawała mi spokoju, była to książka Billego Grahama, Pokój z Bogiem. Chciałem ją wziąć, ale się wstydziłem przed kolegami. W końcu ją wziąłem do celi i zacząłem czytać. I wiecie co? Wtedy podczas czytania tej książki czułem dreszcze i łzy mi leciały z oczu. Tak nie chciałem, żeby ktoś widział i sobie sam wmawiałem, że to prochy mnie puszczają, bo ja w więzieniu też bardzo dużo ćpałem i dlatego tak się dzieje, bo wtedy trzeźwy byłem. Tak mi się wydawało, że trzeźwy, ale chyba byłem trzeźwy. No i poszedłem na trzy spotkania. Tam przychodzili bracia z Kościoła Zielonoświątkowego i podczas tych spotkań też się takie dziwne rzeczy ze mną działy. Wtedy zacząłem pierwszy raz w życiu Biblię czytać. Niewiele z tego rozumiałem. No i wyszedłem ze szpitala, znaczy nadal jeszcze w więzieniu byłem. Wróciłem do Raciborza, do więzienia. Biblię odłożyłem na bok. Po kilku miesiącach wyszedłem na wolność i wróciłem w te same miejsca, w których byłem. I robiłem znowu te złe rzeczy i wtedy mnie diabeł oszukał. Bo ja już troszeczkę poznałem, zacząłem poznawać Pana Boga podczas rozmów z tymi braćmi i nawet jak czytałem Biblię, to zacząłem rozumieć parę rzeczy. I diabeł mi powiedział, że ja, skoro już poznałem Boga i wiem, że On istnieje, nie mam szans, skoro wróciłem do tego życia, w którym byłem. Nie dajcie się nigdy zwieść diabłu, on jest mordercą. Bóg nas kocha zawsze, zawsze będzie o nas walczył, zawsze będzie nas kochał i zawsze będzie wyciągał do nas ręce. Kocha każdego człowieka, bez względu na to, jaki jest, kocha nas takim, jacy jesteśmy. Skoro mnie kocha, z moim starym życiem musi kochać każdego człowieka, mówię wam. No i właśnie poszedłem z powrotem z narkotyki, w alkohol i tak się włóczyłem przez 8 miesięcy, dopóki mnie znowu nie zamknięto.
ale ostatnim wyrokiem siedziałem już ponad 2 lata i też właśnie tak żyłem w zły sposób. Przyjechał kolega, z którym się wychowywałem i on chodził na spotkania Kościoła Zielonoświątkowego i mówił, żebym poszedł, ale ja się wstydziłem. Mówię, gdzie ja, git? Z Biblią pod rękę, tak, jakoś tam będę szedł. Wziąłem sobie klonazepam, to jest psychotrop dla kurażu i poszedłem na spotkanie. I tak chodziłem kilka razy, nie byłem trzeźwy, tylko że coś się zaczęło dziać w moim sercu i tak sobie powiedziałem w celi, że jeżeli mam być w porządku wobec Pana Boga, który wiedziałem, że istnieje, wobec ludzi, którzy tam przychodzą i samego siebie, to albo idę na trzeźwo, albo wcale. I poszedłem na trzeźwo i to była najwspanialsza decyzja w moim życiu. Na tym spotkaniu, na tym pierwszym, kiedy byłem trzeźwy, jeszcze nie poprosiłem brata o modlitwę, ale na którymś z kolejnych. I taki człowiek, wtedy go jeszcze bratem nie nazywałem, przychodził z wolności. On ma teraz 73 lata. Teraz jest moim bratem i kocham go. Zaczął się ze mną modlić. Ja tak wszystkiego dobrze nie pamiętam. On mówi, żebym powtarzał za nim słowa. Powtarzałem. Później zaczął mówić jakimś dziwnym językiem. Dzisiaj wiem, o co chodziło. I jak on się tak modli, w tym niezrozumiałym dla mnie języku, ja usłyszałem w moich myślach taki głos. Co tak stoisz? Klęknij sobie, będzie ci wygodniej. No i padłem na kolana i jak wstałem, byłem innym człowiekiem. Zacząłem kochać ludzi. Wiecie co? Wierzę w Boga, który jest Bogiem cudów. Siostra mówiła wcześniej, że uleczył ją z choroby. Tak, leczy. Jest cudowny. Moje życie świadczy o tym, że on czyni cuda. Ja naprawdę byłem uzależniony od amfetaminy, od alkoholu, od papierosów, od wulgaryzmów, od różnych paskudnych rzeczy. I Pan Jezus w ciągu, można powiedzieć, że kilku chwil uwolnił mnie od tego. Wielu ludzi znam, którzy wracają z odwyku na odwyk i tak całe życie spędzają, nie potrafią się uwolnić z nałogu. Ja znam Boga, który uwalnia. On powiedział w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, jeżeli Syn was wyzwoli, prawdziwie wolnymi będziecie. I to jest prawda, naprawdę. Przyjacielu, przyjaciółko, jeżeli nie znacie Pana Boga, zwróćcie się do Niego. Uwierzcie mi, naprawdę. Byłem chyba w gorszych miejscach niż wszyscy tutaj na sali. Pożyłem paskudnie. Bóg żyje i działa. Ludzie często go przedstawiają jako przybitego do krzyża, smutnego. Tak, on taki był, on cierpiał, ale on żyje, on zmartwychwstał. I żyje, jest tu pośród nas, zmienia ludzi. Kocha każdego z nas. Każdego człowieka kocha z całym tym bagażem życiowym, jaki on ma. Ze wszystkimi jego wadami, błędami, bo nie ma człowieka, który nie grzeszy. On umarł za nasze grzechy. Oddał życie i zmartwychwstał i prowadzi nas do Pana, do nieba. Każdego z nas może doprowadzić. Oddajcie swoje życie Panu Jezusowi. Niesamowite rzeczy dzisiaj tu słyszymy. Ja jestem bardzo, bardzo zbudowany tymi świadectwami. Bo nic tak człowieka nie buduje, jak to, jak się słyszy w ustach innych ludzi, jak działa nasz Pan Bóg. Wiecie co, ja też mam takie ulubione swoje wersety Biblii i też są takie wersety w Psalmie 37. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Niesamowite słowa, moi kochani. Także to też są słowa zapisane w Psalmie 37, które mnie też podnosiły, wiecie, budowały i w dniu, w którym nacisłem na ten pedał hamulca w tym rozpędzonym samochodzie, po prostu naświetliły mi dalszą drogę mojego życia i powiem tak, że po nawróceniu naprawdę mi nie było łatwo i niesamowicie musiałem się napracować i było mi ciężko i musiałem nieść potężny bagaż ciężarów, żeby to wszystko wyprostować, ale miałem Jezusa Chrystusa, który stał koło mnie i wspierał mnie każdego dnia. Wiecie, jak ja się nawróciłem, to był 2000 rok. Wtedy to był maj, wychodząc z odwyku. Miałem pustkę w sercu,
i szukałem, żeby ją czymś zapełnić. Zapełniłem ją Słowem Bożym, zapełniłem ją Jezusem Chrystusem i wtedy był czas, kiedy było bardzo ciężko o pracę. I jak się z Bożem modlili, to tę pracę otrzymałem. I powiem wam, że byłem wystawiony wtedy na niesamowitą próbę. Ze 100-tysięcznym długiem, z wieloma innymi długami, z wieloma problemami, ze sprawą rozwodową, z tymi kolegiami i z tymi wszystkimi innymi karnymi rzeczami. Dostałem pracę na oczyszczalni ścieków w temperaturze 50 stopni. I jak przychodziłem rano do pracy, to wszystko, co było w żołądku, zostawało wydalone na zewnątrz. Po drugim śniadaniu to samo i trwało to przez 3 tygodnie. Wiecie, ja już byłem zrezygnowany i nie dam rady. Pracując za 5 zł na godzinę, z tego mi nie zostawało nawet 50 groszy, bo wszystko szło na dług, na dojazd i na jedzenie, które tak się marnowało. Moi kochani, wytrwałem i chwała Panu za to, bo On był ze mną. Ja też jestem zestresowany i to z tego powodu, że na sali jest moja córka i ona wiele z tych rzeczy, które się w moim życiu działo, no dzięki Bogu nie było dane już jej oglądać i pozwolę sobie krótko może o nich opowiadać, bo niech tak lepiej zostanie. Ja jestem synem Kasi z Częstochowy, która wcześniej tu świadectwo mówiła. No i mama nie mówiła o samym początku, no ja muszę do tego nawiązać, dlatego że w moim życiu się porobiło, myślę, że z tego względu, że nasz ojciec całe życie pił, znaczy się i pije do tej pory i jak to zwykle w takich sytuacjach było, ja sobie obiecałem, że nigdy nie będę tak robił, a w wieku już 15-16 lat się upijałem, razem z nim właściwie mnie zabierał, już tam ze sobą, żeśmy po knajpach chodzili, poznawał mnie tam ze swoimi kolegami, już miałem towarzystwo takie dużo, dużo starsze od siebie i no i tak się tradycyjnie przeważnie to kończy, że no sam się stałem ofiarą w jakiś sposób tego nałogu. Potem doszły narkotyki, problemy różne i z kobietami, i cała taka rzesza tych rzeczy, że tak jak mówię, wolałbym o nich może nie mówić. Wolałbym o tym mówić, jak to się wszystko skończyło i może o tym, jak Bóg zadziałał w moim życiu. Moja mama i moje dwie siostry już wcześniej Boga poznały, ja mieszkałem z nimi, więc mimochodem były jakieś spotkania w domu, jakieś rzeczy, więc otarłem się o Ewangelię i coś mnie do niej ciągnęło i do Boga mnie coś ciągnęło, ale tak jak mówię, no, takie życie było dziś ważniejsze dla mnie, koledzy i cała ta dziwna otoczka, która wiem dzisiaj, że jest nic nie warta, jakieś takie pseudoprzyjaźnie i się liczyło to, kto, gdzie z kim się siedzi przy stoliku i kogo się w mieście zna, a nie jakieś takie rzeczy, które dzisiaj mają prawdziwą wartość i skończyło się to w taki sposób, że ja tą Ewangelię słyszałem wielokrotnie i uważałem, że to wszystko jest nawiedzone, uciekałem od tych ludzi, którzy się gdzieś przez dom przewijali i trwało to 3 lata, mówię o tym dlatego, że wiem, że przez te 3 lata się Bóg upominał o mnie i z drugiej strony był to taki czas, gdzie się jakieś najgorsze rzeczy w moim życiu wydarzyły, gdzie zabrnąłem już daleko w te wszystkie sprawy i wiem, że to taka walka była jakaś duchowa wtedy, odbywała się i to też z moim udziałem, bo były takie 2 sytuacje, pamiętam, że ewidentnie już działanie Boga czułem w swoim życiu i chciałem to swoje życie Mu oddać, a świadomie odrzuciłem to i było tak z 2 razy, gdzie po prostu przerwałem pewne rzeczy i wychodziłem, bo czułem, że coś się ze mną dzieje, że coś się musiało stać i po prostu świadomie odrzucałem to, jakoś jednak górę brały te rzeczy, które mnie po prostu jeszcze trzymały i będąc w Niemczech pracowałem wtedy sam, jako Polak pracowałem tylko z Niemcami i sięgnąłem po Biblię, zacząłem ją czytać,
No ale to jeszcze takie sytuacje były, gdzie miałem tam jakieś kobiety jeszcze i pamiętam pod budką telefoniczną, wtedy się urodziła właśnie moja córka i tak jak mówię, to była akumulacja takich złych rzeczy. I pod budką telefoniczną tam w Niemczech, była chyba już godzina bodajże 23, trzymałem dwa numery telefonu, jeden był do domu, gdzie miałem do domu zadzwonić, a drugi po prostu do znajomej i po prostu wtedy się taka jakaś fala we mnie przelała i mówię, że już dosyć, Boże, mam takiego życia i ciągłych tych takich wyborów i zawsze wybieram to, co złe. I się po prostu na tej ulicy rozpłakałem. Tak jak mówię, nikt bezpośrednio mi wtedy Ewangelii nie głosił. Nic się takiego nie działo. Ale wszystkie te słowa, które gdzieś przez te trzy lata gdzieś mimochodem słyszałem, wszystko to nagle powróciło w tym czasie. Wszystko mi się zaczęło przypominać i to takie jakieś żywe się zrobiło wszystko i nie zadzwoniłem nigdzie wtedy i klęknąłem dosłownie na to było małe miasteczko na tej ulicy. Tam zacząłem się do Boga modlić, nie wiem, w końcu nawet nie pamiętam, jak to się wszystko odbywało, ale wróciłem wtedy do domu i bodajże zaraz na drugi dzień mama była wtedy w Polsce i zadzwoniłem do nich, żeby przyjechali, bo coś się dzieje ze mną i mówię, nie umiem sobie tego wszystkiego wytłumaczyć i po prostu chciałem, żeby ktoś mi zaczął to wykładać, jak to naprawdę jest i co to się w ogóle ze mną dzieje. Nie rozumiałem tego wszystkiego. I to był taki dzień właśnie, gdzie czułem takie, że to wszystko ze mnie spływa, całe te wszystkie kłamstwa, to wszystko oszustwa, całe to jakieś podłe takie życie. No i od tego momentu zaczęło się wszystko zmieniać. I Angelka moja dorastała. Wtedy już przestałem pić, przestałem tak żyć. Byłem w związku małżeńskim. No i tu taka ważna też rzecz, o której siostra mówiła, że niby się wszystko układa, ale wierzących ludzi też takie rzeczy dotykają i u mnie w małżeństwie też się tak porobiło, że nie wiem, jak tak żyłem, to jakoś to wszystko niby było. Wiadomo, że to była jakaś sztuczna otoczka. Jakoś to wszystko funkcjonowało, a jak po prostu zmieniłem swoje życie gdzieś to próba tego czasu i tego wszystkiego nie wytrzymała i rozwiodłem się i jestem w tej chwili sam, ale za to Bóg mi wynagrodził to w inny sposób, bo moja córka przyjęła w zeszłym roku chrzest, też taki świadomy i cieszę się, że mimo całych tych zawirowań, tego wszystkiego, co się w życiu działo, ona się tak ostała i wzrosła naprawdę świadomie. Wiem, że to był jej wybór i dla mnie jest to taką naprawdę wielką nagrodą, że w takich zawirowaniach i ona ma dopiero 13 lat i potrafiła taką decyzję podjąć, to jest cud dla mnie, Boży, prawdziwy i to taka wielka nagroda dla mnie, bo tak jak mówię, jak ona się urodziła, to była taka akumulacja tego zła całego w moim życiu, ale wierzę, że z tym wszystkim też jakieś takie błogosławieństwo przyszło i teraz to czuję, że tak się dzieje i tak jak mówię, nie ma, tak jak tutaj wiele takich słów padło, że nie jest to łatwa droga, bo nie jest, bo nie opuszczają nas jakieś trudne rzeczy i cały zeszły rok był dla mnie naprawdę bardzo trudny. Ciężko jest sobie pogodzić pewne rzeczy jako osoba jakoś wierząca i świadoma. Czemu się tak dzieje? Nie wiem, no, w większości nieraz nie ma odpowiedzi na to i wiem, że bez Boga po prostu się to człowiek by sobie tego wszystkiego nie wytłumaczył i jak chciałoby się samemu rozwiązać te problemy, one cały czas są i nieraz są większe, nieraz mniejsze, ale z Bogiem zupełnie to inaczej wygląda, gdy jemu się to wszystko powierza i tak właściwie niewiele te nasze troski i jakieś starania zmieniają i tylko zostaje ta ufność do Boga i on mimo wszystko, wiem, że wszystko dobrze uczyni i na pewno ma jakiś plan też i dla mojego życia i stara mu się służyć jak mogę i
tu kolega opowiadał o więzieniu też już od kilku lat. Jeżdżę do więzienia, do Piotrkowa Trybunalskiego, też z moimi braćmi i głosimy tam Ewangelię i to jest fajne, co mówisz, bo szkoda tylko, że tak mało ludzi gdzieś to w Polsce się robi, bo jest potrzeba taka dość duża, ale jest to świetne i dziękuję Bogu za to, że też mogłem tutaj być też. Zostałem zaproszony pierwszy raz przez brata Adama i obiecałem sobie, że nigdy nie opuszczę tych dni skupienia i cieszę się, jestem dopiero drugi raz, ale uwielbiam po prostu przebywać wśród takich ludzi i sam takie problemy miałem i rozumiem was wszystkich i po prostu czuję, że to jest jakoś moja droga. Co będzie dalej, to Bóg jeden wie. Każde wasze świadectwo bardzo mnie dotyka i tak naprawdę do każdego świadectwa miałabym inną pieśń, ale może zaśpiewam taką pieśń, która... Wiecie, czasami nie rozumiemy Bożych dróg, nawet bardzo często, ale kiedy ufamy, to mamy pewność, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I wiecie, i to jest niesamowite, że Bóg potrafi obrócić to, co według świata głupiego i beznadziejnego, w niesamowite błogosławieństwo. I także różne trudne decyzje, również nawet nasze błędy, które popełniamy w życiu. Ale kiedy przychodzimy do Chrystusa i pokutujemy z tego, to Bóg jest w stanie obrócić właśnie te nasze błędy w błogosławieństwo dla innych. I w ogóle tak rozmawiałam teraz, tu wspomniałam mamie, że ostatni raz na dniach skupienia byłam 3 lata temu. I to jest niesamowite, jak ten czas leci, a mam wrażenie, jakbym była 3 miesiące temu. Ale teraz tak się złożyło, że Pan Bóg pokierował moimi krokami do Warszawy, mieszkam w Warszawie. I wiecie, i pierwszy rok był bardzo trudny, bardzo trudny. Musiałam zajrzeć w głąb siebie i przyznać się przed Bogiem, tak Boże, wewnątrz jestem zraniona i gdzieś tam borykam się z wieloma rzeczami i próbowałam to zakryć. No właśnie, próbowałam zapchać to serce zranione okolicznościami, służbą, uśmiechem, tym, że wszędzie mnie było pełno. A tak naprawdę okazało się, że w środku jest mnóstwo ran, które ropieją i musiałam pozwolić Jezusowi, aby po prostu na nowo przeprowadził taką operację, tak? Otworzył na nowo te ropiejące rany, oczyścił i pozwolił właśnie swoim balsamem miłości, łaski i pokoju zabliźnić się, tak, te rany. I to był czas, kiedy powstała pieśń. I to jest niesamowite, że kiedy przychodzimy ze szczerym sercem i wołamy w największej ciemności, On zawsze przychodzi i wysłuchuje. Zawsze. Gdy ciemność wokół otacza mnie i w bólu drży serce moje, gdy brak nadziei na lepsze jutro i nie mam sił, by dalej iść, gdy grzech oddziela od obecności Twojej, Panie, gdy myśli w głowie kłębią się i niszczą to, co cenne jest, gdy strach wypełnia całą mnie, czekam na dotyk Twój.
gdy światło Twe przenika mą duszę, nie boję się. Wtedy miłość Twa to sprawia, że ufam, podnoszę się. Nabieram sił, by wzbić się znów. Na skrzydłach wiary lecieć. Nabieram sił, by wzbić się znów. Na skrzydłach wiary lecieć. Gdy grzech oddziela od obecności Twojej, Panie, gdy myśli w głowie kłębią się i niszczą to, co cenne jest, gdy strach wypełnia całą mnie, czekam na dotyk Twój. Bo gdy światło Twe przenika mą duszę, nie boję się. Wtedy miłość Twa to sprawia, że ufam, podnoszę się. Bo gdy światło Twoje, Panie, przenika duszę moją, nie muszę lękać się, bo wiem, że Ty uwolnisz serce me. Miłość Twa sprawia, że ufam, podnoszę się. Nabieram sił, by wzbić się znów. Na skrzydłach wiary lecieć. Nabieram sił, by wzbić się znów. Na skrzydłach wiary. Moi kochani, ja chcę wam powiedzieć z mojego życia jeszcze takie wspaniałe rzeczy, które czynił Bóg, gdy przytrafiło się tak, że było trzeba wyjechać do pracy za granicę, to trafiłem do państwa jako były hazardzista, uwolniony człowiek z hazardu, znaczy inaczej to powiem, płynąc promem, o tak, doznałem lekkiego szoku, gdzie na promie w każdym rogu i przez korytarze stały automaty do gry. Ale mówię, Boże, no tych 30 godzin to jakoś wytrzymię. Ty mi w tym pomożesz, tam się gdzieś ten i w porządku. I przypłynęliśmy do państwa. Wysiadając z promu jeszcze nic nie wiedziałem, ale podjeżdżając samochodem na stację CPN-u, wchodząc, no własnym oczom nie wierzę. 20 automatów stoi i nic więcej. Kasjer. No dobra, no nie wiem, może przy tej odprawie promowej, no to może tak jest, jak na promie było, no to może tu jeszcze wstawili, jak się ktoś tam nie oderwał, to tu dograł, nie? Ale podróżując przez 600 kilometrów przez ten kraj, było trzeba stanąć na jednej stacji, było trzeba wejść do marketu, kupić coś do zjedzenia. Patrzę, a w automaty normalnie w markecie stoją, wszyscy grają. Przychodzą na zakupy i w automaty grają, no, no niesamowite. Zanim weźmie koszyk, to pierw idzie do automatu i wrzuca eurusy i gra. No co jest grane? No i dobra, no.
No, pomyślałem, no może tu tak jest, nie? No, ale to tak było wszędzie, w każdym mieście, w każdym markecie, w każdym sklepie, czy mały, czy duży. Wszędzie tak tam było. No, klej jest niewolony hazardem. Dodatkowo też alkoholizmem. Ale wiecie, ja miałem Boga, ja miałem Słowo Boże, który mnie tam po prostu chronił od tego wszystkiego. Ale najgorsze było jeszcze przede mną. Przyjeżdżając na kemping, osiedliliśmy się tam w czterech, w fajnym domku, z sauną, fajnie, z podgrzewaną podłogą. No niesamowite, nie? Po trzech dniach się dowiaduje, że w domku obok następna brygada, która w tej samej firmie pracowała, będąca tam od dwóch tygodni, to szataniści. To był szok. Jak stanęło trzech dryblasów przede mną, wytatuowanych o 3 po kolana, wzrost 2 metry, w barach szerocy jak ten, chłopy bez karków, jak się to nazywa, to mnie strach ogarnął. Co to robisz? No, czytam Słowo Boże. No, Słowo Boże? To jest ty chyba tego, nie ten, no i oni swoje tam, no ale... Wiecie, trwała potężna walka duchowa i wtedy mnie ogarnął strach. Ale chwała Panu za to, że On też był ze mną i szybko mi ten strach przeszedł. Ja wiedziałem swoje, oni mi chcieli wciść swoje i doszło do tego, że mówi, zobaczymy, jak twój Bóg jest mocny. I się dowiedzieli. Jak chłopak prawie z połamaną łapą wyjeżdżał do Polski. Ale to było wtedy niesamowite działanie Boże i powiem wam, ja wtedy, to było tak nie z tego, że im coś chciałem udowodnić, ale ja wiedziałem, że oni są ode mnie silniejsi, mocniejsi, ale wiedziałem, że też mam Boga i Bóg mnie z tego wyratuje. I chwała Panu za to. Witajcie, kochani. To dla mnie niesamowity zaszczyt stać tutaj przed wami. Może nie mam takiego powalającego świadectwa jak niektórzy z was. Część już swojego świadectwa powiedziałam na spotkaniu dla dziewczyn. Ja swoje życie oddałam Panu Jezusowi wtedy, kiedy miałam tyle lat. Niemalże to ten brat, co przed chwilą mówił, że jego córka oddała swoje życie Panu Jezusowi. A pamiętam, że jako nastolatka strasznie szukałam miłości, definicji miłości w ogóle. Któregoś pięknego dnia moja mama wzięła mnie za rękę, zaprowadziła właśnie do takiego kościoła, usiadłyśmy sobie w ostatniej ławce i młodzież w moim wieku recytowała takie słowa. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się. Nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Wiecie, kiedy to przeczytałam, mówię, Panie Boże, chyba tego szukałam. Nastolatkowie, dzieci też szukają miłości. I też się zastanawiałam, co to znaczy miłość. Zastanawiałam się, dlaczego jest tak wiele potłuczonych rodzin. Dlaczego jest nieraz tyle łez. I mówię sobie tak, Panie, jak ja będę kiedyś chciała mieć swój dom, swojego męża, to bardzo Cię proszę o to, żebym mogła być chociaż trochę przygotowana, nie głupio, nie dojrzała. A wiem, że życie nie jest takie wcale usłone różami. Ktoś komuś mówi, kocham Cię, a później się okazuje całkiem coś innego i tego nie rozumiałam. I któregoś pięknego razu czytałam sobie taką fajną książkę, Krzyży Sztelet, może niektórzy z was z nią znają. To jest, w tej książce jest opisana taka historia właśnie pracy tej organizacji Teen Challenge. I tam była mowa o takim chłopcu, który się nazywał Nicolas Cruz. Straszny, paskudny bandyta, którego Pan Bóg uratował życie. I mówię, Panie, wiesz co, to było niesamowite, jak ten chłopak się potrafił zachwycać Bogiem. Może dałbyś mi takiego męża, który nawet jakby musiał coś trudnego przeżyć, to żeby był tak bardzo stanowczy jak ten chłopak.
jakiś taki łobuziak, ale nawrócony. Taki, który wie, z czego Pan Bóg go wyprowadził i już wie, że w tym świecie nie ma czego szukać. Wiecie co, od tego czasu, kiedy poprosiłam Boga o coś takiego, to właśnie niedawno mi przypomniał o tym dziecięcym marzeniu. Dzisiaj jestem 36-latką i 2 miesiące temu powiedziałam mojemu mężowi tak. Mój mąż był alkoholikiem, takim chłopcem z ulicy, ale czuję się najbezpieczniej pod słońcem i wiem, że Pan Bóg nie mógłby mi wybrać kogoś bardziej ważnego, jakoś bardziej kochającego mnie, niż sam wybrał, Pan Bóg po prostu. Jestem Bogu bardzo wdzięczna za to, że mogę być wśród Was, za to, że mogłam usłyszeć tak wiele niesamowitych świadectw, bo gorąco wierzę w to, że Bóg zmienia życie każdego z nas. Może ja żyłam w takim bardzo pokładanym świecie, nie sięgałam po narkotyki, nie sięgałam po papierosy, nie sięgałam po alkohol, ale Bogu jestem niesamowicie wdzięczna za to, że po prostu jest, żyje i że możemy każdego dnia zwyciężać swoje niemoce. Życie chrześcijanina wcale nie jest łatwe, proste. Jest dla, jak to mówi mój mąż, facetów i kobiet z jajami. Przepraszam za mocne słowo, ale to jest prawda. Czasami musimy płakać jako chrześcijanie, cierpieć, chorować, ale Pan jest zawsze z nami. A jak jest ta pewność, to wszystko jesteśmy w stanie znieść i wiecie o tym. A jak ktoś o tym nie wie, to proszę otwierajcie swoje serca, bo życie z Jezusem jest naprawdę wspaniałe. Dziękuję Wam bardzo. Amen. Ja myślę, że Bóg właśnie ma ze sprawiedliwymi największy kłopot. Ja przyznam się, nie byłem w nałogach. Przyznam się, że nie znałem, co to nawet, znaczy papierosy znałem, ale kiedy się nawróciłem, to już nie paliłem. I inne rzeczy. Ja myślałem, że jestem sprawiedliwy. Ale kochani, człowiek, ja sobie przypominam dzieciństwa, znaczy jako może miałem 17 lat. Była to okupacja. Rodziców miałem wspaniałych. Kochani, ja właściwie, jak słyszę tutaj o rodzicach, jak postępowali, jak dzieci ich potem te same ślady szli. Ale ja miałem wspaniałych, a jednak, kochani, nie byłem posłuszny. Nie byłem posłuszny. Nieposłuszeństwo i u Boga jest najgorsze, że my nie słuchamy, nie wykonujemy to. Ja mając 17, nawet nie miałem jeszcze lat, w czasie okupacji, kłopotów rodzicom zrobiłem, bo musiałem ja sam uciekać, byłem w partyzantce, bo to ja pochodzę z Kieleckiego, byłem w partyzantce przez 2 lata, a ojciec zostaje aresztowany, chociaż widzicie, Bóg czuwał nawet i człowiek, nie znałem Boga, ja wiedziałem o Bogu dużo, bo miałem dziadka, który żył 102 lata i on czytał księgi. Ja nie czytałem jego księgi, bo niektóre księgi były po łacinie. Ja tego nie czytałem, ale wiem, że się modlił. I kiedy znalazłem się w tej sytuacji, kiedy byłem, właśnie nas Niemcy okrążyli, kiedy nas otoczyli i zaczęli bombardować, człowiek, który był to oficer, ja miałem 17 lat, on był już po 50, zaczął się modlić. Ale nie modlił się tak, jak mnie matka nauczyła. Tylko rozmawiał, prosił Boga, żeby mógł wrócić do żony, do dzieci. I to takie, to co słyszałem, to ja otoczyłem to drzewo, on też przy drugim drzewie, a te samoloty chodzili, bombardowali, bo nas Niemcy okrążyli pod Końskimi,
bośmy przyjęli takich skoczków cichociemnych, którzy właśnie z Anglii przyjechali i od rana już nas atakowali. A jak od rana, kochani, to nie było to bezpieczne, bo jeśli po południu to wieczór się zrobił, to myśmy górą. Noc była dla nas. Ja dzisiaj, każdy mówi, że dzień jest wspaniały, ale w tym czasie, kiedy człowiek był, to noc była dla nas najwspanialsza. I wiecie, i człowiek, jak usłyszałem tą modlitwę, ten człowiek wypowiadał, żeby mógł wrócić cały, zdrowy do dzieci swoich. A ja sobie myślę, jeśli on to powiedział, nie była taka ewangelizacja, jak dzisiaj słyszymy świadectwa, które Bóg czyni cuda. Bo dzisiaj są te cuda, które słyszymy. Ale w tym czasie, kiedy ja byłem, to myśmy tylko wierzyli. Wiarą wierzyli, że Bóg istnieje, ale czy cuda były, to nie za bardzo. Bośmy zawsze mówili, no to apostołowie żyli, to wtedy te cuda były, a dzisiaj nie ma, ale jednak są cuda, bo słyszymy te cuda, które tu na tej sali ci mówią. I kochani, i tak się stało, że ja no, tyle powiedziałem, Panie Boże, kiedy trwoga to do Boga, ale i wtedy ja też powiedziałem, Boże, daj mi, abym żył tylko 40 lat. Dlaczego powiedziałem te 40 lat? To myślałem sobie, że to mi wystarczy, żeby małżeństwo założyć, dzieci. Tak sobie pomyślałem. Ale Bóg mnie to przeprowadził. Kochani, to nie skończyło się, że ja wróciłem potem z tej partyzantki. Ja musiałem znów uciekać. Zdawało się, że wolność przychodzi, bo Rosjanie wchodzą, to dają nam wolność, ale ja uciekałem znowuż dalej. Zostaje siostra aresztowana w Sandomierzu, siedzi przez 2 tygodnie w Urzędzie Bezpieczeństwa i tak dalej. Mnie poszukują. Dopiero z amnestii skorzystałem i wtedy zacząłem myśleć, ale nie myślałem dalej o Bogu. Owszem, modliłem się tak, jak mnie matka nauczyła. To wszystko mówiłem, ale jak zacząłem pracować już, bo to wyjechaliśmy z Kieleckiego całkiem, a żeby oderwać się od tego wszystkiego, to matka, bo już ojciec nie żył, to matka nas zabrała, nas było 6, wyjechaliśmy na ziemię odzyskane. No i tam 2 tygodnie czasu byłem jako kierowca, egzamin zdałem, no i pracowałem, kochani, ale też nie było spokojnie. Musiałem dalej uciekać, bo poszedłem do wojska, na ochotnika nawet można powiedzieć, bo przyszło, pomogłem je reklamować, bo byłem w górnictwie, ale odmówiłem, bo mnie poszukiwali znowuż i tak dalej. I jednak Bóg mnie przeprowadził. Nie wiem, jak to się stało, że na te tereny tutaj do Ustronia koledzy byli tam na ziemiach tych odzyskanych i zaprosili mnie. I tu poznałem żonę. No i ożeniłem się. Ja mam 2 dzieci. I kuzyn przyszedł do mnie, mówi tak, chodź na nabożeństwo. A nabożeństwo było około stawów tam, jeśli ktoś wie, na tym. No, poszedłem na to nabożeństwo i zaczęli się modlić ludzie. Kochani, ja wtedy sobie przypomniałem ten las, tego człowieka, który się modlił i to usłyszałem modlitwę, to samo, to w tym zborze. I ja sobie pomyślałem tak, Boże, co ja mam zrobić? Chyba muszę pomagać tym ludziom. No i okazuje się, właśnie ten budynek, który tutaj teraz jest, stawiali. Ja dosyć miałem znajomości i w kuźni, tutaj po w kuźni zacząłem pracować, autobusem jeździłem. Także mogłem wypożyczać jakieś maszyny, spychacze i tak dalej. I tu prosiłem dyrektorów. I jakoś mi tam szli na rękę, zezwalali, płaciłem na tym. I tu chciałem pomagać tym ludziom. Ale takie słowo, chodziłem potem na nabożeństwo i takie słowo
zostało mówione z kazanicy, za dobre uczynki i tak nie jesteś zbawiony. Sobie pomyślałem, to te moje dobre uczynki nic Bogu nie dają. Musisz się na nowo narodzić. I dopiero zrozumiałem, kochani, i wtedy, kiedy zrozumiałem, że aby się narodzić na nowo, podniosłem tę rękę i przystąpiłem. I już w 83 roku nawróciłem się, a w 84 chrzest przyjąłem. I tak żeśmy razem wspólnie z żoną to przyjęli. I kochani, do dziś tak sobie mam, że mam błogosławieństwa. Chociaż żona już 14 lat nie żyje, ale Bóg prowadzi mnie. Kochani, ja mam rodzinę. Tą rodzinę, jak widzicie, w tej nowej nadziei, was, którzy wy mówicie do tych świadectwa, to człowieka wzmacnia, bo patrzą, słuchają, to są cuda. To nie jest Bóg martwy, aby umarł i nie żyje. Bóg żyje i jest z nami do końca. I ja dzisiaj jestem szczęśliwy. I dzisiaj, kochani, ja mam dwoje dzieci, ale mam i już wnuki, prawnuki, prawnuk, który się nawrócił już, ochrzcił się i jest, pracuje dla Pana. I ja dzisiaj jestem szczęśliwy, bo oglądam już jakieś inne pokolenia, które w Słowie Bożym mamy to obiecane. Jeśli uwierzysz i dasz się ochrzcić, zbawiony będzie ty i twój dom. I to jest właściwie pewna łaska, Pani, na uboga. To nie z uczynków, abyśmy się chlubili. Tak w Efezjan 2:8-9 mówi się, a wiarą, abyśmy wierzyli. Ja dziękuję dzisiaj Bogu, że właściwie synowa, syn, córka są nawróceni, są spane. Czy doświadczają jakiś? Tak, doświadczają, też kłopoty mają, ale w tych kłopotach mamy Pana i On nami kieruje. Ja na ostatku chciałbym przeczytać takie Słowo Boże, Psalm 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę, spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je na całe. Ogarniasz mnie z tyłu, z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wyniosła, by ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady i prowadź mnie drogą odwieczną. Kochani, kiedy znajdziemy tą drogą, Bożą drogą, Bóg nas będzie doświadczał, ale i będzie nas prowadził. Ja dzisiaj jestem szczęśliwy. Czasami mówią, mieszkam w Skoczowie i sąsiedzi czy coś, to pytają się, no jak ty żyjesz? A ja mówię, ja szczęśliwie żyję. Ja jestem szczęśliwy. Ja mam rodzinę większą, bo spotykam się zawsze. I ja wtedy prosiłem o 40 lat, a dzisiaj Bóg mi dał już 87. I kochani, kochani, kiedy ja zachorowałem na zawał, nie wiedziałem, że mam zawał, bo kopałem tam drzewko, wykopywałem, tylko mnie tak piekło i ja sobie mówię, coś nie mnie boli tutaj do
bo byłem mu znajomy taki, wykopywać drzewka, pomagać i no i ona mówi, no to nie kopać. No to ja jednak położyłem się, ale czułem, że nie bardzo ze mną dobrze i tak sobie myślę, ej, może Bóg odwołuje mnie już, to jak ja bym tutaj u niej zmarł, co ludzie powiedzą, no już. Wiecie, ja nie wiem, dlaczego takie myśli mi przychodzą, bo byłem o tej, na tym. No i ja sobie mówię, poszedłem piechotą do lekarza, lekarz mnie już nie puścił, absolutnie. Ja chciałem wrócić, przebrać się, zabrać ręcznik, coś do szpitala, na pogotowie zawezwał. No i ja mówię, no ale ja nie mam nic tutaj. No to zadzwonili do sąsiadki, ja tam miałem klucze, bo ja zostawiałem, bo w tym wieku, tak jak wiecie, człowiek sam, żeby sąsiadka mogła wejść i popatrzeć, czy człowiek żyje, czy nie, że jak się zdarza, parę dni człowieka leżą i sąsiedzi nawet nie wiedzą, że nie żyje. I ona wzięła te rzeczy, przywiozła mnie i odesłali mnie do szpitala. Ale zacząłem do szpitala, to szpital odmówił mnie przyjąć, bo mówili, żebym przyjechał tutaj do Ustronia, do tej amerykańskiej kliniki. Ale oni mnie nie zawieźli do kliniki, tylko do szpitala Cieszyna. No i Cieszyn mnie nie przyjął. I z powrotem mnie tą sanitarką wieźli. A przecież to zawał taki był do tej kliniki amerykańskiej. No i tam mnie dopiero zoperowali, ale powiedzieli, nic się nie da robić. Operacja. No to operacja. I tu jeszcze mąż właśnie Wandzi zawiózł mnie do Katowic, bo do komisji musiałem się stawić, żeby do tej operacji. Kochani, ten mówi, to jest bardzo pilna operacja. Ja to przyjąłem i pojechaliśmy do Ochojca zapisać się, no i oni napisali na tą listę, bardzo ważną, to jest pilne i on ta siostra mówi, wie pan, pan ma szczęście jakieś, bo pan jest tutaj 15, a tutaj mamy, że ludzie czekają po 2 lata, po 3 lata na tą operację, a pan tutaj w pilnej jest operacji. No i faktycznie za jakieś 2 tygodnie, 3 tygodnie może było, dzwonią po mnie, żebym przyjechał. Ja wtedy myśli moje, jak odbieram ten telefon, myśli moje przyszły takie, no widzisz, Bóg, prosiłeś Boga 40 lat. Bóg ci dał te 80, a ty co jeszcze chcesz przedłużyć? Do ilu lat? I sobie mówię, o nie. I mówię, siostro kochana, tam czekają tyle ludzi, po 2 lata, po 3. Ja już przekroczyłem brzeg mój. To od Pana zależy i mówiłem, że żadnych operacji nie robię. No i jeszcze żyję te 7, dotąd już 7 lat, już prawie na tym. I kochani, ja myślę, umrzeć, musimy umrzeć. No niestety, tam mamy wieczność, gdzie z Panem się spotkamy. I to jest cudowna rzecz. Ja się bałem śmierci. Dzisiaj nie jestem też za odważny o śmierci, ale nie mogę powiedzieć, żebym się bronił, bo nie wybronię się. Jeśli to jest tak, to dziękujmy Bogu, abyśmy mogli zdrowo właściwie odejść do Pana. Bo gdy się więcej jest, właściwie cierpią niektóre osoby tak strasznie, że człowiek musi współczuć, a jednak Boga chwalą. Ja dziękuję Bogu, że człowiek jest szczęśliwy. Szczęśliwy jestem, bo te dnie, które tutaj są, naprawdę są to dnie błogosławieństwa. To nie są, ile razy dzieci pytają, jak ty, tata, możesz wytrzymać? Tutaj mówi, ja tu kiedyś spałem, prawda? No dzisiaj już nie czuję, żebym kłopotów nie robił, to nie śpię. Nie chodź to, żebym na tym, tylko żebym kłopot jakiś nie zrobił, bo różnie, serce moje jest takie, że nie wiadomo odejścia. Ale ja dziękuję, ja jestem tutaj szczęśliwy, że jestem z wami. Bo to, co słyszy człowiek,
to jest cudowne rzeczy. To są cuda, które ludzie nie wierzą. A dzisiaj Bóg jest żywy, nie umarły. I dziękujmy Bogu za to, że jest cudowny nasz Pan. Chwała Panu. Dzięki.